Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jesteśmy właśnie w drodze do Warszawy. Jedziemy razem z Kasprem. Halo, halo. Na imprezkę halloweenową do Michaela i do Ani, jego dziewczyny. Organizują właśnie takie małe party halloweenowe, ale zrobiliśmy sobie teraz przystanek w Maku. Jak wiecie, ja nie jestem wielką fanką jedzenia z Maka, ale Kasper jest głodny. Ja w sumie stwierdziłam, że też tylko jestem głodna. Co? Kacper jest wielkim fanem. Kacper jest wielkim fanem. No nie jesteś wielkim fanem, ale pewno wiele większym niż ja. Jestem fanem i duże gabarytowo, więc mogę być wielkim. Kacper zamówił sobie zestaw maty. A ja pierwszy raz będę jadła veggie burgera. Zobaczymy. Na razie w sumie to z Maka lubię tylko burgera wieśmaka, no a dzisiaj spróbuję tego veggie. Może będzie spoko. Tak się prezentuje. Ten kotlecik widać, że nie jest mięsny. Ogólnie wiem, że były czasami sytuacje, że pomylili się w Maku i dali komuś z mięsem, ale ten wygląda jak veggie, więc jest git. Ten veggie w ogóle wygląda trochę lepiej. Kasę dostał w takim, wiecie, zwykłym papierku zapakowanego. Ten jest w takim kartoniku, że można sobie zjeść i się może nie ubrudzić, mam nadzieję. Chociaż jest brzydko złożony. Jest tak brzydko złożony. Miałam małe nieszczęście, poleciał mi aparat, ale już jestem z powrotem. Wzięłam pierwszego gryza i jest całkiem okej, chociaż ten kotlecik nie jest to jakiś mega mój smak. Widać w nim w ogóle warzywka, bo jest groszek i widać, że to jest... no, że to jest jakby taki, wiecie, po prostu miks warzyw. Bo na przykład jak raz jadłam takiego veggie burgera w... gdzie to było? Max Burgers? Chyba w Max Burgers. To tam smakowało tak normalnie jak mięso, w sensie, że nawet było czuć taki posmak wędzony i ta struktura tego jakby samego kotleta była taka, wiecie, jak mięso. Jesteśmy już u Michaela w bloku, mamy dyniki, biegniemy się malować, nie? Lecą rzeczy, biegniemy się malować. Jest. Mało gotowe. Czasu. Tak, wszystko gotowe, na szczęście, na wariata, ale gotowe. Za wiele czasu, więc zrobiłam sobie na szybko taki makijaż z szminki z klauna. Mam taką stylóweczkę. Czekamy na gości, jesteśmy już wszyscy gotowi. Ania gotowa, Drakulka, Ewa! Fajleta i Kacper ma tylko oko podbite. Jesteśmy na imprezie, powiem wam, że Charlie jest przegrzeczna, przekochana. Jest godzina 21, a ona po prostu z wszystkimi się bawi, wita. Ma taki fajny strój halloweenowy też. Oje wam, kiedy ja uciekam! Poprawki zostały wykonane perfekcyjnie. Na kolejną imprezę. Czyli jestem już dosyć... Upiorny? Upiorny, tak. Zdecydowanie. Aniusia, upiorna? To jest vlog we vlogu. Makijaże posiadają, tak? Jak najbardziej, bo obie drakule. Majka, nie oglądaj. Koniec imprezki dla nas, zwijamy. Podjechaliśmy sobie teraz zjeść w... Gdzie? W ćmie. W ćmie? W ćmie, bo to jest otwarte podobno całą dobę, więc lecimy coś zjeść, żeby nie jeść jakiegoś hot doga na stacji czy kolejnego Maka. Także lecimy zobaczyć. Kasper, to już raz byłeś, nie? Tak. Ja nie byłam jeszcze nigdy. Impreza udana. W sumie oni poszli teraz się bawić jeszcze na drugą imprezę halloweenową, no ale my już wracamy dzisiaj do domu, żeby jutro już być po prostu w Dąbrowie. No i słuchajcie, zjeżdżamy na dół, wyjechaliśmy, ale jest kolejka dość spora, a nie mamy za bardzo czasu, żeby czekać, więc plan, żeby zjeść coś innego niż coś w trasie, się nie udał. Wracamy jednak do samochodu i chyba zjemy jakiegoś hot doga może to. Nie chcę machać żadnego. Ja się boję, że jak zjem hotdoga, to mi nie wystarczy i tak będę musiał coś zjeść jeszcze. W domu już coś zjesz. No nie, no nie chcę tak przed sobą. Nie wiem, zobaczymy. Wróciliśmy wczoraj z Warszawy, mamy następny dzień, już wyspani, ogarnięci. Jestem właśnie teraz z Wiką, z moją siostrą i biegniemy na jakąś zimową herbatkę do kawiarni. Po
spotkaniu z Wiką po herbatce zmieniłam troszkę outfit i jedziemy jeszcze na groby. Jutro jest Wszystkich Świętych i ja zawsze wolę pojechać sobie dzień przed na cmentarz. Jest zawsze troszkę mniejszy ruch i zapalić już znicz, a we Wszystkich Świętych jedę na cmentarz dopiero wieczorem. Już tak jakby mamy taką tradycję z Katrem, że lubimy sobie pojechać wieczorem, kiedy to wszystko jest pięknie poświecone. Zmieniłam ubranie, żeby jakby nie jechać w dresie, bo wcześniej miałam bluzę i dresik. I powiem wam, że w ogóle dla mnie zawsze jakby to święto, Wszystkich Świętych, Halloween było takim radosnym czasem. Zawsze miałam takie takie uczucie, że jakby okej, Wszystkich Świętych, święto jak święto. Ale odkąd 3 lata temu pożegnałam swojego dziadka, mam takie coś, że jakby ten 31 listopada jest dla mnie takim czasem refleksji, takim czasem, gdzie rusza mnie ten czas, wiecie, o co chodzi, że jakby pójście na cmentarz nie jest po prostu odwiedzaniem jakichś pradziadków czy jakichś bliskich, których nie do końca dobrze znałam, wiecie, o co chodzi. Często jest tak, że nie znamy jakichś cioci, pradziadków, prababci i tak dalej, a tutaj w tej sytuacji jakby pożegnałam osobę, z którą się wychowywałam przez całe życie i zawsze teraz jakby to święto jest dla mnie takie inne, że jakby mam ogromną potrzebę pójść na cmentarz. Nie lubię też trochę tego czegoś takiego, że jakby nagle jest Wszystkich Świętych i dopiero wtedy ludzie zaczynają interesować się grobem, zaczynają odwiedzać groby, nawet te, które wiecie, mają blisko pod domem i tak dalej, że jakby nagle wtedy sprzątają. Ja jakby staram się minimum raz w miesiącu być na grobie mojego dziadka i jakby to nie jest tak, że nagle jest Wszystkich Świętych i nagle ja biegnę na cmentarz, kupuję znicz i tak dalej, nie, jakby pamiętam o nim przez cały okrągły rok, ale to święto właśnie Wszystkich Świętych jest dla mnie zwłaszcza takim czasem, że wiecie, po prostu mam czasem taką refleksję, jest mi zawsze trochę bardziej przykro na cmentarzu i tak, no. Tak właśnie chciałam wam wtrącić. Ciekawa jestem, jakie wy macie zdanie. Czy może też jakby macie teraz coś takiego, że inaczej odczuwacie to święto? Może właśnie po stracie kogoś bliskiego dopiero jakby czujecie, że to jest taki moment na przemyślenia i dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, czy tylko ja tak mam, czy po prostu wszyscy mają coś takiego w tym czasie, kiedy mają już jakby na cmentarzu stricte bardzo bliską mu osobę. Ale może troszkę zmieniając temat na coś może mniej przykrego, smutnego. Często bardzo pytacie mnie o tę kamizelkę, więc przypominam, kamizelka jest z Reserved, z obecnej kolekcji. Także myślę, że jeszcze możecie ją złapać. Sweterek jest z House'a, ale niestety jest z poprzedniej kolekcji, chyba z zeszłego roku, więc raczej go nie dostaniecie w sklepie. Spodnie są z Reserved, takie delikatnie rozszerzane ku dołowi. Pasek z Stradivariusa, ale też już troszkę go mam. Także taki outfit, w ogóle bardzo się cieszę, że jest taka pogoda w tym roku na Halloween, na Wszystkich Świętych. Jest przeciepło, jest piękna jesień. Pamiętam, że w tamtym roku było bardzo zimno we Wszystkich Świętych i stałam przy grobie i marzłam. Dzisiaj przyjemnie, jutro też ma być piękna pogoda, także bardzo mnie to cieszy. Mam jeszcze chwilkę czasu, bo czekałam na Kacpra i w ogóle wam powiem, że nigdy w życiu nie miałam opryszczki. I w ogóle u mnie w rodzinie tata czasami miał opryszczkę. Pamiętam w dzieciństwie, że miewał czasami z tym problem, ale moja mama czy Wika nigdy nie miały się z tym problemu. A od wczoraj coś mnie pieczy na ustach w jednym miejscu i mam taki mini, malutki pęcherzyk. Przeczytałam, że fajne są z domowych sposobów okłady z melisy, więc na noc sobie kładłam melisę i jeszcze wiedziałam, żeby wymieszać sobie z balsamem do ust olejek z drzewa herbacianego i też posmarować na noc. I tak zrobiłam i mam wrażenie, że dzisiaj rano wstałam i jest lepiej. Chociaż myślę, że w kamerze widzicie, że coś takiego tutaj, kurczę, mi chyba rośnie. Może zatrzymam to, wiecie, tak przy początku i nie rozwinie się bardziej, ale jak macie jakieś najlepiej domowe sposoby właśnie na opryszczkach, które działają i wam się sprawdzają, to możecie mi pisać. Mam nadzieję, że to jak mówię, zatrzymam tym razem, ale jeśli miałoby na przyszłość wracać, to przynajmniej będę wiedziała, jak działać. Wiem, że z takich leków ogólnie są fajne jakieś plastry, to wiem, że tata używał i bodajże maść Heavy Run. No ale jakby coś udało się takiego bardziej domowego, to dla mnie lepiej. Taniej, no i wiadomo, nie trzeba brać stricte leków chemii. I jeszcze co do aparatu, bo jesteście ciekawe, ja słuchajcie, miałam nagrywać, miałam plan w ogóle w listopadzie na początku już puszczać film z tym, jak jestem po metamorfozie ortodontycznej i już nie mam aparatu na ustach, ale niestety sytuacja się trochę zaostrzyła i na Instastory trochę mówiłam na Instagramie, ale tutaj we vlogach wam jeszcze o tym nie mówiłam, więc jeszcze się szybko rozgadam na ten temat. Tak jak powiedziałam, w październiku miałam ściągać aparat i w listopadzie miałam już być po całej metamorfozie, po wybielaniu i miałam mieć piękny hollywoodzki uśmiech, ale niestety coś mi
mi się, słuchajcie, stało ze stawem szczękowym tutaj przy żuchwie i przeskakuje mi, szczela mi. Ostatnio też jakby wydaje mi się, że mam trochę więcej stresu w życiu i więcej zgrzytam w nocy zębami, mimo że mam teraz pełną suplementację już od doktor Moniki, od mojej ortodontki, która prowadzi moje leczenie, to jakoś czasami mam takie noce, że wstaję rano i czuję, że mam takie bardzo spięte mięśnie tutaj, wiecie, od właśnie zgrzytania w nocy, więc niestety moje leczenie się trochę przesunęło, ale ja już się na tyle, powiem wam, przyzwyczaiłam do aparatu, że jakoś bardzo mnie ta informacja nie zasmuciła. Dowiedziałam się od lekarki, że przesuwamy leczenie, że to troszkę jeszcze potrwa, może się wydłużyć o miesiąc, dwa, ale miałam takie okej, z jednej strony trochę się nastawiłam, ale z drugiej strony spoko. Nie jest mi źle z aparatem, już nauczyłam się dbać o tą higienę, już nauczyłam się funkcjonować z aparatem, więc jest luz, nie narzekam. Dobra, słuchajcie, jestem już w domu i zobaczcie, chciałam podlać kwiatki, póki jest jeszcze jasno, ładnie, chciałam sobie ładnie je popodlewać i tak, wiecie, wolę to, w ogóle nie wiem czemu wolę podlewać kwiatki w dzień niż w nocy, nie mam pojęcia, wolę jak jest jasno. I zobaczcie, rośnie mi dużo tutaj w monsterze ładnych, nowych listków, świeżutkich, tak jak na przykład ten, a niektóre przekwitają, ten już naprawdę tak przekwita, już jest do ścięcia. Ten tak samo jakby trochę choruje, nie wiem o co chodzi. Znacie się na monsterach? Jak macie jakieś porady, też możecie mi dawać znać, bo nie mam pojęcia o co chodzi. Z jednej strony jest mu dobrze, skoro rosną świeże, z drugiej strony coś tutaj chyba jest nie tak. Te dwa wielkie liście są jakby co sztuczne, więc żeby was nie zmyliło. I w ogóle chciałam wam pokazać, co kupiłam w Biedronce. Za 29 zł kupiłam taką piękną tacę z taką złotą sztukaterią i w środku tutaj jest lustro. Stoję sobie teraz na razie na stoliczku. To jest ta taca dekoracyjna, idealna na świece lub na biżuterię. Smuk biedra, tutaj macie wymiary. Mam nadzieję, że jeszcze będą dostępne, bo było ich sporo jak ja kupowałam i są różne kształty. Ta jest kwadratowa, była jeszcze prostokątna, było kółeczko, okrągła, także zerknijcie w swoich biedrach, może jeszcze będzie, bo zobaczcie jak to fajnie wygląda. O, jak się postawi świeczkę. Ona się tak fajnie odbija, ja mam chłopczyka i dziewczynkę. Tak to wygląda. Na dworze już ciemno, usiadłam sobie teraz do laptopa i słuchajcie, no myślę już trochę o vlogmasie. No bo tak naprawdę jest już listopad za moment, jutro. I zostało nam w sumie miesiąc do pierwszego odcinka vlogmasowego, więc to już nie ma jakoś mega dużo czasu. No i powoli zastanawiam się nad choinką. Widzę już na Pinterestie pełno inspiracji właśnie takich świątecznych, ozdobienia domu i tak dalej. No i mam smaka w tym roku na choinkę śnieżoną, czyli wiecie, po prostu całą posypaną ala sztucznym śniegiem, białą. Myślę, że pasowałaby nam tutaj do mieszkania. W tamtym roku mieliśmy totalnie zieloną, taką zwykłą, ale ona w tym roku powędruje do moich rodziców, no a my będziemy mieć nową i tak w sumie. Możecie mi w sumie napisać, czy macie może ośnieżone choinki, mieliście, czy fajnie wyglądają we wnętrzu. Zastanawiam się w ogóle, jaką dekorację. Wiem, że w ogóle wcześnie dość, ale ja zwykle tak właśnie już jakby po wszystkich świętych mam taki już mood, że myślę już, wiecie, trochę o świętach, o zimie i w ogóle. No i tak właśnie sobie przeglądam jakieś inspo. I tak właśnie zastanawiam się nad tą śnieżoną. Chyba się nad jakąś śnieżoną zdecyduję. W ogóle śmiesznie, bo złapał mnie katar, ale tak jakby alergiczny. Czasami mam na wiosnę alergię i swędzi mnie strasznie nos. I dzisiaj po prostu od mniej więcej 2 godzin czuję takie swędzenie nosa, smarkam co chwilę. Taki typowo właśnie alergiczny katar, nie mam pojęcia, czy jesienią może jakieś grzyby, wilijące jakieś liście, no nie mam pojęcia. W sumie na chwilę byłam na dworze i serio wróciłam. I strasznie się męczę, ale mimo wszystko make-up jednak wygląda dobrze, tylko nos starty. Używam sobie teraz praktycznie ciągle podkładu rozświetlającego tego Fit Me od Maybelline, dostępny oczywiście w drogerii Flowy. Tutaj macie stronę internetową drogerii i powiem wam, że naprawdę jest fajny, na co dzień pięknie wygląda, bo on jest właśnie rozświetlający, lekki, ma taką satynową formułę, więc jak słoneczko zaświeci, to mam taką, wiecie, świeżą, fresh skórę. A nawet po całym dniu, rano się malowałam, make-up wygląda dobrze i on utrzymuje się ładnie na twarzy. Poganiam, co mam ogarnąć na kompie i jeszcze czeka mnie prasowanie. Już czeka na mnie deska do prasowania, ubrania. Średnio lubię prasować.
kiedyś nienawidziłam prasować, ale odkąd mam tą deskę do prasowania, cały ten system parowy, którym prasuje się całkiem przyjemnie, no to jest okej, ale mimo wszystko nie należy to do moich ulubionych zajęć, że tak powiem, domowych, więc zawsze zostawiam to na ostatnią chwilę. Albo w ogóle są takie często sytuacje, że odkładam na jedną kupę rzeczy, jak ewentualnie coś chcę ułożyć rano, to po prostu wiecie, jak go biorę rano tą jedną rzecz i rano sobie ją na szybko prasuję. Dlatego w sumie deska tutaj u nas praktycznie ciągle stoi między salonem, a między jadalnią, no bo najszybciej wtedy mi jest nie rozkładać jej, tylko już rozłożona. Niestety w sypialni nie mamy na nią miejsca. Czasami przydałoby się taki jeszcze jeden pokój, wiecie, gdzie byłaby taka ala garderoba, deska do prasowania, pranie. No a w tym momencie w sumie się nie mieścimy. No ale kiedyś na pewno będę miała takie mieszkanko, gdzie będę miała taki pokój, wiecie, gracarnię taką, że będzie można wszystko tam włożyć, będą przychodzili goście, wszystkie niepotrzebne rzeczy lądują do tego pokoju i jest super czysto. Na ustach update opryszczkowy jest git. Smaruję ciągle balsamem. Na to miejsce nakładam sobie olejek z drzewa herbacianego i wydaje mi się, że jest lepiej, że się zmniejszyło, także to mogę Wam chyba zarekomendować, jeżeli to była opryszczka. Tak mi się wydaje, że to była opryszczka. Ale i tak mimo wszystko piszcie mi też te sposoby swoje. No bo mówię, na przyszłość może mi się przydać. I wiecie w ogóle, co jeszcze Wam powiem? Zapomniałam Wam powiedzieć o tym w ogóle chyba rano we vlogu. Nawet wczoraj chyba też do mnie mówiłam. Od 3 dni męczy mnie ból pleców. I powiem Wam, że to jest niesamowite, bo mniej więcej w tym miejscu bolą mnie plecy przy schylaniu, przy kucaniu, przy siadaniu, przy kładaniu się. Coś musiałam sobie chyba naciągnąć. Nie wiem, nie mam pojęcia jakim cudem. Może gdzieś tam coś podnosząc, czy wsiadając do auta. No i właśnie dzisiaj nawet pisałam już do mojej Gosi, bo 3 dni się z nim nie widziałam. Nawet 4 dni się nie widziałam, do Gosi trenerki i pytałam się właśnie co robić jakby, bo już tak zaczyna mi to dokuczać. Siadam, jak czuję się jak stara babka, muszę się chwycić za plecy i dopiero usiąść. Śmieję się tak do wczoraj, widziałam się chwilę jeszcze z koleżanką na moment, na herbatkę i właśnie mówię jej, że kurde, ja już mam wrażenie, że ja się starzeję, 23 lata i mi ostatnio wszystko boli, tak wiecie, nie wysypiałam się, że się czuję w ciągu dnia. Teraz plecy, coś tam, jakaś taka starość jest słabsza, oczywiście żartuję, ale tak wiecie, już śmiechę śmiechami, ale nie mam już 15 lat, tak jak miałam kiedyś. Ten czas, ale w ogóle słuchajcie, ten czas tak w ogóle zapiernicza. Ja naprawdę mam czasami wrażenie, że ja rok temu miałam 18. Ja swoją 18 miałam 5 lat temu. Nie wiem, czy wszystkim tak leci czas, mi strasznie. Ja Wam w ogóle chyba wcześniej nie pokazałam moich paznokci, że pazurki też miałam halloweenowe, na takich zwykłych beżowych, miałam namalowaną krew, oczywiście wykonane w salonie urody Esse. Mam je teraz tak w sumie na tydzień, bo pojutrze mam wizytę w salonie i po prostu przepolerujemy je i ściągniemy tylko, myślę, że tą krew, może narysujemy coś na tych dwóch. Także wcześniej Wam nie pokazałam. O, telefon mi dzwoni. Dobra, słuchajcie, kończę sobie pracę przy kompie, lecę prasować, z Wami się już żegnam, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i oczywiście widzimy się w następnym vlogu, no i już niedługo widzimy się we Vlogmasie, serio już niedługo, bo to naprawdę zleci tak. Do zobaczenia.